Cześć, dzisiaj robimy placki z dyni. O, taka dynia wydrążona, już obrana, i ją zapiekamy w piekarniku. Na ile minut zapiekamy? Zapiekamy w piekarniczku. Proszę, spójrzcie, obrana jest już zapiekana. Zaraz się spytam, ile minut. Ile minut będziesz się zapiekała? Zapiekamy do miękkości. Zobaczymy dalej, co będzie. Dynię blenderujemy. Też wypieczoną dynię blenderujemy. Blenderujemy wcześniej wypieczoną dynię. Dodajemy 50 gram jogurtu naturalnego. 50 gram jogurtu naturalnego. Odsuwamy. Co dalej dodajemy? 2-3 łyżki cukru. 2-3 łyżki cukru. W moim przypadku daję wszystko podwójną ilość. A bo ile dajesz? Robię podwójną ilość dyni. Dyni. Ile dajesz dyni? 400 gram. Aha, a tak się daje 200. A od razu dodamy jajeczka. Jajeczka. Ile jajek? 2 jajka. Tutaj 4. Tutaj 4. No ale gdzie tajemnica tkwi? Jaka tajemnica? No żeby wyszły. A to się okaże. Ale w proszku. Ponieważ ja też pierwszy raz robię te placki. W proszku do pieczenia. Miksujemy. Na końcu. Mąż niecierpliwy. A mąka? I na... Dania mnie mąż, żebym zapomniała o najważniej, o ważnym składniku. Tu jest mąka. Tu jest proszek. Dobry proszek, ale akurat włoski. I olej. Ile oleju? 2 łyżki oleju. No bo podwójna porcja. No, dodałaś 3, 4. Do pojedynczej porcji. 2 łyżki. No, to jest podwójna. Pyska. I na końcu mąka, 1,5 szklanki mąki, odrobina soli. Soli. Mąka. Szklanka. Szklanka i ile? 1,5. 1,5 szklanki. Ja daję na razie tyle, zobaczę konsystencję. Proszę, od razu tam. Cały? Będę odmierzała. Raz,
całe to. To tylko zamieszać. Tak. Czy miksować? Można miksować, zaraz pomiksujemy. Jednak, tak jak zgodnie z przepisem, jeszcze półtora szklanki. Czego półtora? Dlatego, że na jedną porcję jest półtora, na dwie, trzy. Mnie się wydawało, że za dużo. Ale... Aha, trzy szklanki. Mąki. No, jeszcze półtora. Jeszcze poczekam z resztą. Zobaczymy konsystencję. Chyba dobra. Tak mi się też zdaje. To co, smażymy? Tak? Przemiksujemy. Na rozgrzany olej kładziemy łyżką porcję ciasta. I smażymy z obu stron na złoty kolor. Tak? Tak jest. Tle słychać takie kopytka psa. Muszę, który się kręci. Pazurki. A to zięciu, który czeka na placuszki. I smażymy. Tajemnica tkwi w dobrym proszku do pieczenia, który dodajemy. Nie nadaje się najtańszy proszek do pieczenia, tylko musi być lepszy. Jakiś niemiecki z Lidla albo doktora Oetkera. Już na drugą stronę? No to poczekamy. Rosną. Coś to sobie jakieś tutaj. No mąki też. Ciekawe. Obracamy. Na drugą stronę. Widać, jak ładnie się przyrumieniły. Ładnie wyglądają. Proszę, zaraz zdejmiemy. I cukrem pudrem posypiemy. Zdejmujemy. Są chyba gotowe. Na ręczniki papierowe, żeby odsączyć od tłuszczu. Tu są ręczniki i kładziemy następną porcję. I tak wyglądają gotowe. To jest szczerze, ale z cukrem pudrem są najlepsze. O, coś. I posypujemy cukrem pudrem. Dużo cukru pudra. Nie, Jen. Bez gustu.